Dzień dobry, a może dobry wieczór. Dzisiaj witamy w godzinach popołudniowych. I cóż, wakacje się skończyły, czas zacząć się uczyć. Stąd nasze kolejne szkolenie z cyklu jak prawidłowo murować w technologiach item Silka Multipor. A dzisiaj tematem wiodącym ocieplenie od wewnątrz za pomocą płyt mineralnych Multipor, alternatywa czy ratunek oraz praktyczne aspekty wykonawcze. Witamy Was po przerwie, właściwie wakacyjnej, wcześniej za nami dwa webinaria. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, tematem jest Multipor. Są z nami nasi fachowcy, doradcy serwisowi, pan Piotr Kopacz, pan Dominik Wojtyczka, jest z nami ekspert Xella, nasz produkt manager Wojciech Rogala, który jest Państwem na czacie. Tu przy okazji od razu powiem, jesteśmy na żywo, w pełni na żywo. Jeżeli coś nie działa, coś chcecie napisać, powiedzieć, że jest nie tak lub tak, wszystko dzieje się na czacie. Prosimy o informację, żebyśmy wiedzieli, jeżeli coś przez przypadek szwankuje, zapraszam do aktywnego udziału. Jak zawsze na naszych webinariach będziemy chcieli Państwa pobudzić do aktywności, czyli będą pytania, będą nagrody. Mamy przygotowanych kilka pytań, w tym pytania rozgrzewające bez nagród w trakcie oraz trzy pytania z nagrodami. Dzisiaj do wygrania jest pendrive 8 giga plus markowa miarka i ołówek i Silka Multipor oraz do tego nasz firmowy gustowny kubek. Wspomaga nas tutaj firma Webinaria 24, z którą tworzymy nasz program webinaryjny. To jest trzecie webinarium z cyklu, przed nami jeszcze kolejne dwa, a wszystko dzieje się w ramach Akademii Profesjonalnego Murowania, o której jeszcze powiemy na końcu. Dzisiaj jednakże Multipor. Proszę Państwa, Multipor co to jest? Mineralna płyta do ocieplania od wewnątrz, wykonana z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego. Dzisiaj mamy miejsce studyjne przygotowane, aby docieplić ścianę zewnętrzną od środka płytą grubości 5 cm. I dzisiaj chcemy jako tą najbardziej popularną, grubości są różne, o których za chwilkę powiem w krótkiej prezentacji. I chcemy Państwu pokazać, jak taką płytę właśnie grubości 5 cm przykleić, jak ją wykończyć za pomocą naszej systemowej zaprawy, wtapiając siatkę i wygładzając to do momentu finiszowego, przygotowującego do ewentualnie już własnych rozwiązań wykończeniowych typu cienkowarstwowy tynk paroprzepuszczalny bądź farba silikatowa również paroprzepuszczalna. O tym za chwilę będziemy mówić. To jest nasza próbka. Przy okazji dla rozweselenia nie myślcie sobie, że to jest ciężkie. To jest materiał podobny do innych materiałów izolacyjnych. Lekki, zgrabny i przyjemny, który zobaczycie, że z łatwością możemy zamontować i zrobić tutaj w obrębie naszej godziny, łącznie z prezentacją, wykonać kilka metrów kwadratowych ocieplenia takiej ściany. Oczywiście wszystko robimy w warunkach studyjnych, a więc może jest nam trochę łatwiej, ale wcale nie do końca. O tym przekonacie się Państwo, będąc z nami w ramach tej godziny. Ale żebyśmy się wyrobili, przechodzimy do prezentacji. Ja tymczasem uciekam z wizji, będę tutaj moderował to wszystko. A, nie przedstawiłem się, dla przypomnienia, ja nazywam się Wojciech Łasot, mam przyjemność być dyrektorem działu technicznego wsparcia sprzedaży i my tutaj pracujemy właśnie w ramach szkoleń przeprowadzonych dla Państwa z naszych technologii. Także zaczynamy. Serdecznie zapraszam raz jeszcze i życzę, aby ta godzina była wspólnie fajnie spędzona. A więc jesteśmy, tak jak mówiłem, jesteśmy w cyklu jak systemowo budować z naszych materiałów item Silka Multipor. Dziś Multipor ocieplenie ścian od wewnątrz, alternatywa czy ratunek, praktyczne aspekty wykonawcze. Podczas szkolenia pokażemy Państwu, czym są płyty Multipor, jak i gdzie je stosować, jakie budynki i w jaki sposób można ocieplać, jak w praktyce wygląda montaż tych płyt, jak wykończyć ocieploną powierzchnię takich ścian. No więc Multipor, alternatywa czy ratunek. Dla przypomnienia nasze marki. Oczywiście Multipor jest jedną z naszych wiodących marek. Pozostałe dwie to jest oczywiście bloczki Itong oraz bloczki wapienno-piaskowe Silka i nasz Multipor. To nie jest materiał konstrukcyjny, to jest materiał typowy do ociepleń, natomiast materiały konstrukcyjne to właśnie Itong i Silka. Idźmy sobie dalej. Z jakich produktów produkowany jest Multipor? Multipor powstaje z naturalnych surowców, co jest bardzo istotne. Są to mineralne materiały produkowane na bazie piasku kwarcowego, wapna, cementu i wody z dodatkiem środka porotwórczego. Jak widzicie załączone zdjęcie, kojarzy się one generalnie z ładną wizją wakacji.
I tak o tym też trzeba myśleć, jeżeli myślimy o naszym materiale. Multipor, mineralny materiał termoizolacyjny o następujących właściwościach. Ciepły materiał o niskim współczynniku przewodzenia ciepła lambda równym 0,043, czyli porównywalnym do innych materiałów izolacyjnych. Lekki i prosty w obróbce materiał o gęstości objętościowej poniżej 115 kg na metr sześcienny, bardzo lekki materiał. Dla porównania najlżejszy itąg to 300 kg na metr sześcienny, a nasza silka od 1400 kg na metr sześcienny wzwyż. Materiał paroprzepuszczalny o porze dyfuzyjnym Mi równym 3, materiał o niskiej absorpcji wody i w pełni niepalny w klasie odporności na ogień A1. Gdzie stosujemy płyty Multipor? W obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską. W obiektach o dużej wartości architektonicznej ze względu na ciekawy charakter fasady czy elewacji i niemożność ocieplenia tego od wewnątrz, żeby ta ładna fasada została nienaruszona. Budynki z ograniczonym prawem własności, tam gdzie nie możemy ocieplić z zewnątrz budynku, ponieważ zmienilibyśmy jego wymiary, a tego na przykład nie możemy zrobić. Tudzież obiekty użytkowane czasowo, które wymagają możliwie szybkiego ogrzania, gdzie spotykamy się czasowo, na przykład kościoły, sale weselne lub inne sale tego typu. Jak działa Multipor? Bo to jest właściwie najistotniejsze. Jeżeli ocieplimy sobie płytami Multipor ścianę od wewnątrz, to cała jakby idea działa w ten sposób, że mamy okres na przykład, czy mamy okresy jesienno-zimowe, w którym wewnątrz pomieszczeń odczuwamy gromadzącą się lekko wilgoć. Ta wilgoć przemieszcza się w kierunku ściany, przechodzi przez płytę Multipor i jakby ta wilgoć zostaje w płytach Multipor, kondensując się nieco na styku Multipor-ściana. Następnie w okresach wiosenno-letnich, z kolei w pomieszczeniach odczuwamy już większą suchość powietrza, jakby, bo otwieramy okna, klimat jakby się zmienia i ta wilgoć ze ściany wychodzi nam z powrotem do pomieszczenia i ten nadmiar wilgoci, nazwijmy to kolokwialnie, wyrzucamy z pomieszczenia poprzez wietrzenie lub mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniu. Taką wymianę może określić nam również specjalna analiza WUFI, którą wykonujemy w przypadku obiektów zabytkowych, która określa nam krotność wymiany powietrza z pomieszczeń. A więc to jest takie cykliczne wejście i wyjście wilgoci ze ściany do wewnątrz i wywietrzenie tej wilgoci na zewnątrz. Bardzo istotne jest, aby to zadziałało, stosowanie systemowej zaprawy do przyklejania płyt Multipor, która musi być nałożona w odpowiedni sposób. Tutaj na zdjęciu po lewej stronie mamy jedną płytę źle przyklejoną, ponieważ powierzchnia kleju nie rozpłynęła się całkowicie, oraz po prawej stronie właściwe rozłożenie czy właściwy docisk płyty, który spowodował prawidłowe rozłożenie się kleju. A obok widocznie jak to wygląda na rzeczywistej ścianie. To jest bardzo istotne, żeby ta kondensacja wilgoci, czyli ta para, która przechodzi przez Multipor w kierunku ściany, na styku Multipor-ściana nie mogła się skondensować w taki sposób, żeby się wykropliła, tylko żeby jakby ta wilgoć pozostała w warstwie płyty Multipor. Ocieplenie od wewnątrz płytami Multipor zmniejsza straty ciepła przez przenikanie przez przegrody, niweluje wpływ mostków termicznych, wyrównuje rozkład temperatury na powierzchni przegród oraz w kubaturze pomieszczenia, skraca czas nagrzewania pomieszczenia. Ocieplając ściany od wewnątrz należy ocieplić możliwie całą powierzchnię ściany, w tym również zagrzejnikami, co często jest pomijalne, a nie powinno tak być. Częściowo ocieplić powierzchnię przegród prostopadłych do ocieplanej ściany, w sensie stropu czy ścian działowych i to dzisiaj pokażemy. Multipor to rozwiązanie, które daje szansę na zastosowanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków od wewnątrz. Sprawdzenie tej możliwości czasami wymaga analizy cieplno-wilgotnościowej, w szczególności w przypadku obiektów zabytkowych. Multipor to materiał niepalny w klasie odporności na ogień A1, nie wydziela szkodliwych gazów podczas pożaru, nie topi się, nie wydziela płonących kropel, wolno się nagrzewa, chroni konstrukcję przed przegrzaniem, podwyższa klasę odporności ogniowej pomieszczenia. Jest bardzo bezpiecznym materiałem do stosowania od wewnątrz, ponieważ oprócz izolacji zabezpiecza nas przed ogniem. Robiliśmy sobie różne testy w naszych centrach szkoleniowych, m.in. nagrzewaliśmy płytkę itonga widoczna po prawej stronie oraz płytki Multipora.
Z tych tutaj lamp gazowych temperatura wychodząca to jest 1800 stopni Celsjusza. Żaden z naszych materiałów nie zapalił się, nic mu się nie stało. Na multiporze widać lekkie zmurszenie, ale przy tak wysokiej temperaturze, przy małej gęstości objętościowej jest to pomijalne, ale widać, że materiał w pełni chroni nasze pomieszczenia przed ogniem. I nie spotka nas nic tak złego, jak na widocznych zdjęciach w przypadku elewacji wykonanej z innych materiałów ociepleniowych czy izolacyjnych. Gdzie stosować multipor? Do izolacji ścian zewnętrznych od wewnątrz, to jest pierwsze i główne zastosowanie, najbardziej popularne w tej chwili, oraz do izolacji termicznej i przeciwpożarowej stropów i parkingów, stropów parkingów w garażach podziemnych. Płyta multipor poprawia odporność ogniową stropu. Zastosowanie płyty multipor jako izolacji termicznej stropu dodatkowo podnosi jego odporność ogniową. Na podstawie wykonanych badań i analiz potwierdzona została możliwość zwiększenia otuliny zbrojenia płyt konstrukcyjnych za pomocą płyt multipor. Innymi słowy, 1 cm multipora równa się 1,5 cm otuliny betonowej. Dodatkowym badaniom została również poddana obciążona żelbetowa płyta o grubości 12 cm, zabezpieczona od spodu warstwą płyt multipor o grubości 5 cm. Wynik testów wskazuje na osiągnięcie odporności ogniowej REI 360 minut dla badanego układu. Mogliśmy badać dłużej, ale nie było takiej konieczności, ponieważ nie ma większych wymogów stawianych stropom niż REI 360 minut. Także jest to bardzo fajna rzecz. Materiał i multipor doskonale się tutaj sprawdza. System ocieplania płytami multipor od wewnątrz to brak konieczności stosowania folii paroizolacyjnej, co jest bardzo istotne, bo folia z reguły prowadzi do złych skutków w ścianach docieplonych innymi metodami. Proste wykonanie i montaż, powierzchnia łatwa w obróbce, możliwość różnego wykończenia powierzchni, typu farba paroprzepuszczalna, gładź wapienna lub gipsowa, tynk cienkowarstwowy, mineralny lub silikatowy, sucha zabudowa, ewentualnie płyty gipsowe Fermacel, przy czym zawsze muszą to być materiały w pełni paroprzepuszczalne, o tym jeszcze będziemy mówić. Wymiary płyt izolacyjnych multipor, długość zawsze 60 cm, szerokość 39 lub 50 cm, grubość od 5 do 18 cm w standardzie, na zamówienie od 22 do 30 cm, tolerancja wymiarowa plus minus 2 mm, Asortyment uzupełniający to systemowa, lekka zaprawa multipor, konieczna bezwzględnie do przyklejenia i wyprawy na płytach multipor. Dopiero po wyprawieniu naszą zaprawą możemy przechodzić do innych typów materiałów. Montaż obciążeń. No oczywiście multipor jest lekkim materiałem o niskiej gęstości, a więc bardzo dużych ciężarów tam nie powiesimy. Jeżeli coś chcemy powiesić, należy stosować odpowiednie kotwy typu kotwa płaska, kotwy spiralne czy stelaż teleskopowy. A tutaj krótka taka prezentacja obiektu, z którym ostatnio zajęliśmy się. Jest to Galeria Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, budynek z 1830 roku. Ocieplony był wcześniej od wewnątrz wełną mineralną na ruszcie, która jednak w tym tradycyjnym sposobie ocieplenia od wewnątrz nie zdała dokładnie egzaminu. I musiała być wymieniona na coś innego. Zadecydowano, że będą to płyty multipor, dlatego przymierzyliśmy się do tego obiektu bardzo dokładnie. Opomiarowaliśmy te ściany dodatkowo naszymi czujnikami, mierząc temperaturę i wilgotność na styku multipor ściana. To jest dopiero nowa rzecz. Zaczęliśmy w sierpniu tego roku i właściwie po roku pomiarów będziemy mieli więcej wyników w tym temacie. A tak wyglądało to wcześniej w tym obiekcie, jak zdjęto płyty gipsowo-kartonowe i ujrzeliśmy, co było pod tymi płytami. No, jak Państwo widzicie, zostawiam to do Waszych własnych przemyśleń i komentarza. Po zdjęciu wełny odsłoniły się już na gotowo stare ściany, które należy przed aplikacją płyt multipor wyrównać, żeby można było przyklejać nasze płyty. Na dole jeszcze dwa zdjęcia termowizyjne z wcześniejszego starego ocieplenia, które pokazały, że konieczna jest wymiana tego sposobu ocieplenia na nowe z płyt multipor. Oprócz docieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz, również multipora możemy wykorzystać jako ocieplenie glifów okiennych w grubości, jak mamy specjalne płyty multipor od 2 do 3 cm, które umożliwiają prawidłowe wykończenie ciepłego montażu okna. Bardzo, bardzo fajna rzecz. I tak powoli kończymy tę prezentację. Już chwalę się jeszcze na koniec, że wykonaliśmy
z Multipola już ponad 350 realizacji w obiektach zabytkowych, tyle mamy obiektów docieplonych od wewnątrz, dodatkowo naprawdę dużo mieszkań, innych drobnych realizacji w standardowych budynkach prywatnych, gdzie trzeba było docieplić newralgiczne miejsca i ściany. W Muzeum Śląskim w Katowicach na przykład dzięki termoizolacji płytami Multipol ograniczono straty energii o około 40%. Teraz przejdźmy już na wizję do naszych kolegów instruktorów i przejdźmy do wersji i pokazu naszego praktycznego, jak prawidłowo ocieplić ścianę płytami Multipol od wewnątrz. Mamy tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, fajny fragment przygotowany narożnika. To umożliwia nam to, że pokażemy Państwu docieplenie ściany z wywinięciem płyt na ścianę wewnętrzną, tu akurat nośną, i na sufit. Startujemy. Także witamy Państwa na naszym pokazie teraz praktycznym. Na początek może coś o podstawowych narzędziach, jakie potrzebujecie Państwo do pracy z Multiporem. Paca do szlifowania ewentualnych nierówności, do szlifowania lisa ściany przed wykonaniem warstwy zbrojącej, piłka do przycinania, do cięcia Multipora, specjalnie dedykowana do Multipora z odpowiednio przygotowanym i zaostrzonym zębem, i oczywiście paca zębata z zębem 12 mm. Mamy tutaj przygotowaną już zaprawę. Jedna zaprawa, która służy i do przyklejenia, i do wykonania warstwy zbrojącej. Przystępujemy do nakładania zaprawy na płytę Multipor. Musimy pamiętać o ważnej sprawie, mianowicie klej powinien być nałożony na całą powierzchnię płyty. Nie kleimy na plackach obwodowo, po prostu nakładamy klej na całą powierzchnię płyty Multipor i ściągamy pacą zębatą, aby wyrównać i na jednakową grubość zaprawę. Bardzo ważne jest oczywiście, aby ściana była równa przed przyklejeniem płyt Multipor. O tym mówiłem w trakcie prezentacji. To jest potencjalnie najcięższy błąd, że tego się nie robi. W budynkach zabytkowych, gdzie mamy taką potrzebę, ale tu na chwilę przerwę, żeby pokazać, jak prawidłowo została rozłożona zaprawa. Tak. Zwróćcie Państwo uwagę, zaprawę nakładamy prostopadle do kierunku przesunięcia. W tym przypadku zaprawa jest ściągnięta w pionie, czyli będziemy ją przesuwać na ścianie w poziomie. I tu chodzi o to właśnie prawidłowe rozłożenie zaprawy, żeby ona się na styku Multipor ściana maksymalnie rozpłynęła. Płytę przykładamy do ściany około 4 cm od miejsca docelowego, lekko dociskając i przesuwając właśnie w to miejsce już docelowe. A w przypadku, wracając do budynków zabytkowych, jeżeli mamy ścianę, nie ma pionu, to musimy, że tak powiem, wyrównać ją wcześniej przed przyklejeniem płyt Multipor. Można to zrobić za pomocą naszej zaprawy, aczkolwiek można to zrobić tynkując ścianę zwykłym tynkiem cementowo-wapiennym, co jest najtańszym rozwiązaniem i takie właściwie rekomendujemy, żeby to zrobić. Naprawdę jest to istotna rzecz. Firmy, osoby, które wiedzą dzisiaj, że z naszym materiałem pracowały, a tego nie zrobiły, potwierdzają, że jest to niezbędna czynność na początku, żeby potem było łatwo, lekko i przyjemnie. W naszym przypadku akurat ścianę mamy już równą, a więc możemy spokojnie przyklejać płyty. Płyty dosuwamy do siebie jedna do drugiej bez uzupełniania spoiny pionowej. Po prostu płyty dochodzą na styk. W międzyczasie myślę, że przyklejamy sobie płyty. Możemy zadać pierwsze pytanie na rozgrzewkę. Czy Państwo jesteście aktywni, czy coś już zapamiętaliście? A więc podaję pierwsze pytanie.
Ile wynosi współczynnik przewodzenia ciepła lambda dla płyt multipor? Jeszcze raz dla przypomnienia, gdyby ktoś nie słyszał. Ile wynosi współczynnik przewodzenia ciepła lambda dla płyt multipor? Tutaj akurat ułożyliśmy pierwszą warstwę płyt multipor bez dylatacji pod tymi płytami i ona w przypadku podłoża betonowego czy wykafelkowanego nie jest potrzebna. Natomiast gdybyśmy docieplali ścianę, gdzie podłogę pod ścianą mamy, nazwijmy to, drewnianą, należałoby zrobić specjalną dylatację z pianki poliuretanowej albo, Piotrze, z maty... Z filcowej. Z maty filcowej, tak jest. Jest odpowiedź na pytanie, jak tutaj się dowiedziałem. Oczywiście współczynnik przewodzenia ciepła lambda dla płyt multipor to 0,043. A więc dziękuję, że Państwo jesteście aktywni. Już niedługo pytanie za pierwszą nagrodę. Oczywiście docieplając ścianę musimy zapewnić mimo wszystko przewiązanie czy odpowiednie przesunięcie spoin pionowych. W naszym układzie robimy to w połowie płyty, natomiast minimalne przesunięcie spoin pionowych w przypadku płyty multipor wynosi 15 cm. No to tutaj prace trwają. Mówiłem o kolejnym pytaniu już za konkretną nagrodę. A więc drugie pytanie. Jaką odporność ogniową posiada 12-centymetrowa płyta żelbetowa ocieplona od spodu multiporem grubości 5 cm? Jeszcze raz. Jaką odporność ogniową posiada 12-centymetrowa płyta żelbetowa ocieplona od spodu multiporem grubości 5 cm? Co jest istotne przy docieplaniu płytami multipor, nie musimy impregnować przed przyklejeniem płyt multipor ściany, tudzież samych płyt. Po prostu naklejamy zaprawę i od razu przystępujemy do prac ociepleniowych. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że aby system działał i aby to było dobrze zrobione, bezwzględnie musi być zastosowana nasza systemowa zaprawa multipor. Ponieważ to jest zaprawa, która będzie utrzymywała te płyty i tworzy wiązanie płyty ze ścianą w miejscu, gdzie będzie następowała kondensacja wilgoci i ta zaprawa musi na to być odporna. Jest odpowiedź na pytanie? Tutaj już mam podpowiedź, że jest odpowiedź na pytanie. Oczywiście prawidłowa odpowiedź to jest odporność ogniowa REI 360 minut. Ta odpowiedź jest premiowana nagrodą specjalną, jak powiedziałem. Dzisiaj nagrodą jest pendrive 8 giga plus miarka oraz ołówek. Łącznie do tego dodajemy elegancki, gustowny kubek firmowy. Na końcu powiemy, kto był pierwszy i kto dzisiaj wygrał nagrody. Ale zostawmy trochę sobie czasu na to, żeby się wyjaśniło. Mogą być pytania: paca 12 o grubości zęba 12 mm mniej czy więcej. Generalnie grubość zęba, w grubości zęba chodzi o to, że im grubiej, grubszy czy większy ząb tej kielni, tym łatwiej nastąpi rozprowadzenie zaprawy na styku multipor ściana oraz przy ewentualnym błędzie wykonawcy, jeżeli by sobie pod zbyt dużym kątem ułożył kielnię, mimo wszystko grubość kleju będzie odpowiednia. Możemy powiedzieć też, że dobrym rozwiązaniem jest również stosowanie kielni o grubości zęba 15 mm. Natomiast raczej właśnie chodzi o to, żeby ząb był większy, a nie mniejszy. Wykluczamy ząb 5 mm
10 w skrajnych przypadkach. Czasem był używany, ale też nie polecamy. Właściwym jest wysokość zęba 12 mm, dopuszczalnym jak najbardziej 15 mm. No to przejdźmy do kolejnego pytania. To znowu pytanie, nazwijmy to rozgrzewające i badające Państwa czujność. Tym razem zapytamy sobie, w jakich grubościach występują elementy multipol. Wymień co najmniej 5 grubości. Jeszcze raz dla przypomnienia, pytamy, w jakich grubościach występują nasze elementy. Prosimy o wymienienie co najmniej 5 grubości płyt multipol. Mamy prawidłową odpowiedź. Oczywiście grubości jest wiele. W tej chwili zaraz zobaczymy, jaka była odpowiedź. A więc padła odpowiedź, że grubości 5, 8, 10, 12 i 15 cm. Bardzo dobrze. Zgadza się. Dodatkowo mogą być oczywiście inne grubości. Mamy jeszcze 7,5, 14, 16, 18, 22, 4, 8 i 30. Także właściwie każdy znajdzie swoją odpowiednią grubość. Co jest ważne, co nie mówiłem, płyt multiport do ściany nie musimy kołkować, to jest bardzo ważna rzecz, po prostu przyklejamy i jest gotowy. Przy ocieplaniu stropów również nie musimy kołkować do grubości płyty 15 cm. Kołkujemy od grubości 16 cm, wtedy jeden kołek na płytę. Oczywiście są wyjątki. Ponieważ jeżeli docieplalibyśmy sobie płytami multipor łazienkę, tudzież miejsce czy ścianę, na której potem po dociepleniu multiporem będziemy chcieli ułożyć kafelki, tudzież jakąś okładzinę kamienną, wtedy musimy dodatkowo zakołkować płytę multipor jeden kołek na płytę. Kołkujemy, że tak powiem, w mokrej zaprawie, czyli wrócimy do tematu, jak będziemy pokazywać wykończenie płyt multipor, jak nałożymy zaprawę, wtopimy siatkę, to w tym momencie przy jeszcze mokrej zaprawie będziemy stosować kołek. Może być też pytanie z Państwa strony, czy każdą okładzinę możemy położyć na płytę multipor. A więc generalnie możemy płytę multipor okładać kafelkami czy okładziną kamienną, jednak waga tej okładziny czy tych kafelek nie może być większa niż 25 kg na metr kwadratowy. I kolejny jakby wyjątek jest taki, że nie możemy na przykład w łazience okafelkować całej ściany ocieplonej multiporem. Możemy położyć kafelki na maksymalnie 2/3 wysokości ściany. 1/3 powierzchni ściany musi zostać otwarta po to, aby mogła następować swobodna wymiana wilgoci ściany z pomieszczeniem. Oczywiście w łazience musimy zapewnić odpowiednią wentylację, tutaj bezwzględnie to musi być spełnione. Przejdźmy zatem w międzyczasie do kolejnego pytania o kolejną nagrodę. Tym razem pytanie brzmi, jaka jest gęstość objętościowa płyt multipor? Innymi słowy, ile wynosi gęstość objętościowa płyt multipor?
Mamy prawidłową odpowiedź. Prawidłowa, czy gęstość objętościowa płyt multipor jest to mniej, gęstość objęta mniejsza równa 115 kg na metr sześcienny. W międzyczasie było pytanie, czy dzisiaj obrobimy okno. Dzisiaj okna nie obrobimy, ponieważ w tym modelu akurat, czy w miejscu, w którym to robimy, to okno, żeby ocieplić je multiporem, glify okienne, musielibyśmy skuć nadmiar tynku przy tym oknie. Ocieplenie glifów okiennych multiporem właściwie wskazane jest, czy najczęściej robi się wtedy, gdy w nowym budownictwie wstawiamy nowe okno i mamy je obrobić, no to wtedy automatycznie stosujemy glify z multipora, 15, żeby zakryć tą powierzchnię pianki, gdzie wcześniej były zapewne wklejone taśmy ciepłego montażu. W starych budynkach robimy to wymieniając okna na nowe, gdzie wstawiając okna znowu musimy dookoła taki otwór okienny obrobić i wtedy stosujemy glify okienne z multipora. Dzisiaj skupiamy się na samym pokazaniu, jak się dociepla, jak to powinno być prawidłowo zrobione. No niestety okna dzisiaj tutaj nie obrobimy, bo nie mamy w tej przestrzeni okna tyle miejsca, żeby to zrobić. W międzyczasie kolejne pytanie, nazwijmy to rozgrzewające, badające Państwa czujność. Pytanie brzmi, jakiej wysokości powinny być zęby pacy do nakładania zaprawy systemowej multipor? Jeszcze raz. Jakiej wysokości powinny być zęby pacy do nakładania zaprawy systemowej multipor? Troszkę możesz przyszlifować. Mamy odpowiedź. Oczywiście mówiliśmy o tym. Wysokość zębów pacy multipor to 12 mm. Możemy dopuścić 15 mm również, ale generalnie jest to 12. Ciekawym tematem przy płytach multipor jest ich wykończenie, tak? Ponieważ powiedziałem, że przyklejamy te płyty na naszej zaprawie systemowej. Za chwilę będziemy pokazywać, jak wyprawiamy te płyty, również stosując naszą zaprawę systemową i wtapiając w nią odpowiednią siatkę. I mamy, nazwijmy to, wykończone nasze płyty. Ale potem przychodzi kolejny etap. Chcielibyśmy to pomalować, albo położyć sobie na to jeszcze jakąś gładź, albo jakiś tynk ozdobny. To wszystko możemy zrobić pod warunkiem, że zastosujemy materiały w pełni paroprzepuszczalne. Musimy się przy doborze takich materiałów kierować takim współczynnikiem SD, który określa łączny opór dyfuzyjny materiałów wykończeniowych zastosowanych na płyty multipor. I ten współczynnik SD powinien być mniejszy równy 0,1. Szukając odpowiednich farb czy tynków, należy w dokumentacji tego produktu, na puszce z farbą, na wiaderku z farbą, czy na worku z workiem przeczytać, poszukać informacji, jaki jest współczynnik SD, bądź jaki jest współczynnik MI tej farby, czy tego tynku, ponieważ SD, ten współczynnik SD wylicza się ze wzoru tak MI, czyli współczynnik 15,3 paroprzepuszczalności materiału razy grubość danej warstwy i w metrach. I to daje nam wartość współczynnika SD. Jeżeli to działanie wskazuje, że ta wartość jest mniejsza od 0,1 metra, jest ok. Jeżeli jest więcej, no to w takim razie farba czy tynk miał zbyt dużą wartość MI. Jak widzicie Państwo, nie wybraliśmy sobie jakiegoś tutaj prostego układu, gdzie zakończylibyśmy jakoś prosto u góry, ale musimy też stosować odpowiednie docięcia. Tam nie robimy sobie u góry przewiązania między płytami? Dominik? Nie ma takiej potrzeby do góry. Ważne jest tutaj, żeby zachować odpowiednią dylatację, czy luz między stropem a płytą multipor. Okay.
A więc w międzyczasie przejdźmy do szóstego pytania, a trzeciego pytania o nagrodę. Jak już powiedziałem, dzisiaj nagroda to pendrive plus miarka i ołówek i tonsilka multiport plus kubek firmowy. Pytanie brzmi, ile powinien wynosić łączny opór dyfuzyjny SD materiałów wykończeniowych stosowanych na płyty multiport? Jeszcze raz, ile powinien wynosić łączny opór dyfuzyjny materiałów wykończeniowych stosowanych na multiport? Chodzi o współczynnik SD. Mamy odpowiedź. Oczywiście SD musi być mniejsze równe 0,1 metra. Wracając jeszcze do wykończenia płyty multipor i tej paroprzepuszczalności wszystkich materiałów wykończeniowych. To bardzo ważna rzecz, ponieważ mieliśmy niedużo, powiem szczerze, bo jeden taki przypadek pamiętam, że po zastosowaniu płyt multipor po około 5 latach użytkowania takiego obiektu nastąpiła zmiana właściciela obiektu i jakaś płyta odpadła. No oczywiście trafiła ta informacja do nas jako zgłoszenie reklamacyjne, ale co się okazało? Był to obiekt typu wieża ciśnień, a więc bardzo ciekawy obiekt do ocieplenia od wewnątrz. Zrobiliśmy go elegancko, farby były dobrane prawidłowo i wszystko funkcjonowało przez 5 lat. Budynek był ocieplony w ramach środków unijnych. Następnie po tym okresie budynek został wydzierżawiony osobie prywatnej, czy tam firmie, która przerobiła ten obiekt na lokal, nazwijmy to restauracyjny, ale zmieniła przy okazji barwy w tym obiekcie z jasnych, paroprzepuszczalnych na ciemne, niewiadomego pochodzenia. To spowodowało, że system przestał działać, czyli ściana przestała oddychać, nie było tego wejścia wilgoci w ścianę i wyjścia, tylko było wejścia, a wyjścia już nie było, ponieważ to zostało zablokowane przez niewłaściwie użytą farbę. No więc takich rzeczy nie należy robić, jeżeli mamy obiekt, gdzie multipor został wykonany, te warstwy muszą być dobrane odpowiednio i potem malując to powtórnie po iluś latach należy dalej stosować tę samą metodę, że farby, którymi malujemy, muszą być paroprzepuszczalne. System jest bardzo fajny, stosujemy go w obiektach zabytkowych, tak jak powiedziałem, ponad 350 realizacji, ale mamy bardzo dużo realizacji, mieszkań w kamienicach starszych, które nie były ocieplone, ludzie sobie kupili tam mieszkania, remontowali, ściany zewnętrzne były zimne i te ściany sobie sami ocieplali. Czy są budynki jednorodzinne, tak zwane typu kloc polski, proste, gdzie na przykład ściany pierwszej kondygnacji były grubsze, ściany kolejnej kondygnacji czy drugiego piętra były cienkie, ktoś tam na przykład miał sypialnię czy jakieś pomieszczenie i nagle odczuwał dyskomfort, bo było tam zimno. Osoby takie docieplały sobie narożne ściany, bądź te ściany, które były najzimniejsze. I automatycznie komfort mieszkania w tych pomieszczeniach rósł, rachunki za ogrzewanie spadały i to się sprawdzało. Także multiport sprawdza się na wielu obiektach, również remontowych, również w ramach małych, potencjalnych, normalnych mieszkań. Jak widzicie Państwo, aplikacja czy praca z multiportem jest naprawdę bardzo prosta. Można oczywiście poprosić firmę, która to wykona, ale przy niewielkich ścianach można zrobić to własnym sumptem i nie ma tutaj większych problemów. Narzędzia, jakich używamy, są podstawowe, ogólnie dostępne. Oczywiście te narzędzia można kupić oczywiście u nas w naszym sklepie internetowym czy w punktach, gdzie sprzedajemy materiał, w hurtowniach materiałów budowlanych. I do tego oczywiście zachęcam. I zachęcam do tego, żeby poprawiać sobie w swoich domach komfort cieplny, ponieważ idzie zima, a więc pokazujemy to też celowo w tym momencie, ponieważ za chwilę zaczniemy we własnych mieszkaniach odczuwać dyskomfort związany z tym, że na dworze będzie robiło się chłodno i być może warto w tej chwili pomyśleć o tym, aby sobie te wrażliwe punkty w swoich mieszkaniach
docieplić, robiąc przy okazji lekki, małe odświeżenie pomieszczenia. A my powoli tutaj kończymy ocieplenie naszego fragmentu. Za chwilę pokażemy jeszcze ocieplenie sufitu. Tutaj troszkę opowiadając różne historie, zapomniałem powiedzieć, że doszliśmy do narożnika. Ociepliliśmy jedną ścianę i dokładaliśmy teraz płyty na ścianę wewnętrzną nośną, ponieważ takie wykończenie narożnika niweluje w pełni mostek cieplny. I teraz płyty w narożniku, które dokładamy do ściany zewnętrznej, one są dokładane na styk. Tam nie ma żadnego klejenia w tym narożu, po prostu jest to połączenie na styk. Podobnie będzie, jak zaczniemy przyklejać płytę do sufitu. Tam również nie będzie żadnego połączenia z jedną bądź drugą ścianą. Połączenie będzie na styk. Tak jak panowie mówili wcześniej, jeżeli chodzi o spoiny pionowe czy poziome, tych spoin tutaj między płytami nie kleimy. Multipora kleimy tylko w ten sposób, jak pokazujemy, czyli tylko do ściany. Pomiędzy sobą płyty nie są łączone. Jeżeli docieplamy sobie ścianę i za ścianą w starym jakimś budynku była instalacja wodna, to niestety musimy ją zdemontować i rurki przenieść na zewnątrz, na multipora. Multipor nie stanowi maskowania dla tego typu elementów, ponieważ na styku multipor ściana to będzie zimny punkt. I w jakimś ekstremalnym wypadku, jeżeli ta ściana zewnętrzna była cienka, ta rurka, no niestety z wodą nie byłaby tam bezpieczna. Tak jak powiedziałem, to cieplając sobie ściany też zewnętrzne w jakichś starych kamienicach, mieszkaniach, gdzie na tej ścianie zewnętrznej jest okno najczęściej i pod tym oknem jest grzejnik. Ten grzejnik należałoby zdemontować za grzejnikiem, docieplić tą strefę multiporem i dopiero zamontować grzejnik. Wtedy takie docieplenie jest jak najbardziej prawidłowe i wpłynie na obniżenie naszych kosztów ogrzewania mieszkania. Wszystko, co robimy, robimy w ramach naszej Akademii Profesjonalnego Murowania. Oprócz tych szkoleń online, webinariów, które zaczęliśmy robić w tej chwili, to jest trzecie z kolei. Robimy szkolenia w naszych centrach szkoleniowych przy naszych zakładach, tak jak tutaj w Miliczu. Kolejne centra mamy w Ostrołęce, Sieradzu, Pile oraz w Żabinku i Radomiu. Zapraszamy na nasze szkolenie. Lista terminów tych szkoleń jest dostępna na naszych stronach internetowych. Również informacje są w mediach społecznościowych, na Facebooku. Serdecznie zapraszamy, można się rejestrować. Jutro mamy tutaj też szkolenie dla firm wykonawczych. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może kogoś znacie, może po zobaczeniu webinarium stwierdzicie, że to było ciekawe, zapraszam, jeszcze można się zapisać. Czekamy jutro tutaj w zakładzie w Miliczu. Zaczynamy o 10 i szkolenie trwa do 15. Przy okazji można zobaczyć zakład produkcyjny i jak przebiega produkcja Itonga. A przed nami w przygotowaniu kolejne dwa webinaria, także już dzisiaj zapraszam, mniej więcej za miesiąc będziemy podejmujemy, czy daliśmy sobie wyzwanie, tak zwany challenge, tak, żeby pokazać, jak muruje się z silki tempo. To są duże elementy, duże bloki wapienno-piaskowe, które montujemy za pomocą mini żurawia i webinarium będziemy chcieli zrobić nie z pomieszczenia studyjnego, ale z zewnątrz na placu naszego zakładu, gdzie na tle palet będziemy chcieli wymurować kawałek ściany i pokazać, jak robi się to za pomocą specjalnego mini żurawia do tych elementów. Serdecznie zapraszam na te webinarium, które jest planowane na 18 października, a potem w listopadzie będziemy chcieli Państwa zaprosić na jeszcze jedno ostatnie webinarium w tym roku do naszego Centrum Szkoleniowego w Radomiu, gdzie pokażemy innowacyjny system montażu ścian działowych i ten panel. Bardzo szybki, płyty do bardzo szybkiego montażu ścian działowych. A tu doszliśmy już jakby do sufitu. Za chwilę pokażemy przyklejenie płyty na suficie. No i przed nami jeszcze oczywiście wykończenie
wykończenie płyt multiport za pomocą siatki i naszej zaprawy systemowej. Jeszcze raz podkreślam tą grubość kielni i sposób układania płyt multiport, czyli odpowiednie przesunięcie w kierunku do rozkładania zaprawy, czyli właściwie prostopadłe przesunięcie płyty w kierunku do rozłożonej zaprawy. No jest też tak, że czasami drabinka może być trochę za krótka, więc proszę się nie przejmować, jesteśmy w realu, tak jak powiedzieliśmy. Płytę do sufitu zawsze należy przykleić pełną dłonią, żeby jakby nie uszkodzić jej. Na przykład przy stropach w garażach podziemnych płyty na suficie są tylko impregnowane, nie są tynkowane i tak zostaje. W tej chwili przejdziemy do pokazania właściwie ostatniej czynności w ramach dzisiejszego webinarium, ponieważ nie wiem, jak Państwo kontrolujecie czas. No ale powoli musimy finiszować. Piotrze, co będziemy robić? Tak, jeżeli mamy ścianę już przyklejoną, niestety musimy odczekać, żeby zaprawa nam związała. Powiedzmy na drugi dzień możemy przystąpić do ewentualnego wyrównania ściany. Czasem się może zdarzyć, że gdzieś tam jakiś narożnik nam będzie wystawał, więc szlifujemy ścianę, omiatamy skórzu, nakładamy klej, zatapiamy siatkę zbrojącą. No czyli idąc tym, tą instrukcją powinniśmy teraz powiedzieć Państwu dziękujemy ślicznie i zapraszamy jutro o tej samej porze, żeby pokazać, jak powinniśmy wykończyć płyty multiport. Bo tak to powinno być w praktyce. Natomiast oczywiście jesteśmy w warunkach studyjnych i zrobimy to dzisiaj bezpośrednio na świeżo przyklejonych płytach, choć docelowo tak robić nie powinniśmy. Powinniśmy odczekać 24 godziny, aż płyty zwiążą, wszystko się przyklei i dopiero potem je wykańczać. Ale dzisiaj dla Państwa robimy wyjątek, żeby można było w pełni zobaczyć, jak to powinno być wykonane. Dbałość o czystość stanowiska pracy jest bardzo istotna. To ułatwia zawsze pracę. A więc najpierw nałożymy zaprawę na płyty multipor. Następnie wkleimy siatkę. Przy czym panowie pokażą, że trzeba unikać zbyt cienkiego nakładania kleju. Chodzi o to, żeby siatka dozbroiła nam tą wyprawę tynkarską. Żeby ta siatka była w zaprawie, a nie o to, żeby ona stykała się bezpośrednio z płytami multipor. Ona powinna grubość tej warstwy wyprawy tego na multiport powinna mieć około do 5 mm i ta siatka powinna być w tej warstwie. Bardzo częstym błędem jest zbyt cienka ta warstwa i wtopienie siatki tak być nie powinno. I to nie chodzi tylko o nasz system multiport, ale generalnie o systemy, w których tynkujemy czy wykończamy ścianę na zasadzie klej, siatka, klej. Często bywa, że tego kleju jest tam po prostu za mało. Teraz jak wtopimy siatkę w tą zaprawę, właściwie gdybyśmy mieli więcej ściany, to byśmy szli dalej, powinniśmy chwilę odczekać, aż ta siatka lekko złapie się zaprawą. I teraz na to wszystko nie chodzi o to, żeby tą siatkę już zatopić w tą zaprawę, tylko na tą siatkę nakładamy kolejną porcję naszej zaprawy i dopiero to wygładzimy i na końcu będziemy to mogli, jak to mówi Piotr, zafilcować, tak? Tak. Piotr to zaraz dokładnie Państwu jeszcze raz omówi.
Czy macie jeszcze tych glifów okiennych? No dzisiaj tego okna nie obrobimy, tak jak powiedziałem, ale gdyby ktoś bardzo chciał zobaczyć, jak to powinno być zrobione, mamy nasze centrum szkoleniowe w Sieradzu, gdzie mamy specjalny pawilon modelowy wybudowany i tam specjalnie obrobione okna naszymi glifami z naszego multipora. Terminy na Sierad są jeszcze otwarte. Zapraszam, można zerknąć, zapisać się, przyjść zobaczyć. Raz, że nasz pawilon, raz, że obrobienie okien, ale można zobaczyć przy okazji najlepszy zakład Itonga w naszym koncernie. Tak, mamy zatopioną siatkę. Z grubsza ta siatka została wciśnięta w klej, który mieliśmy przygotowany na ścianie z multipora. Nałożyliśmy teraz drugą warstwę zaprawy do multipora. Teraz przystępujemy do wygładzania tej ściany. Jak widzicie Państwo, tu z boku jest paczka naszego multipora. On jest pakowany w ten sposób, że każde płyty mają w dużej palecie, są pakowane w takie paczki. To jest w przypadku multipora o wymiarach 60 cm na 50, czyli większe płyty. Takie my dzisiaj Państwu pokazujemy. Model z płytami 60 na 39 cm też jest pakowany w takie paczki, ale folia nie jest żółta, tylko folia jest transparentna. Tym sposobem, proszę Państwa, dochodzimy do końca. Oczywiście moglibyśmy Państwu pokazywać jeszcze więcej naszych rozwiązań, natomiast w ramach dzisiejszej godziny po prostu wszystkiego pokazać się nie da. Jest to zajawka i są to tematy główne, które chcieliśmy przekazać, jeżeli chodzi o nasz multipor. Jedną rzeczą, na którą należałoby zwrócić uwagę, Piotr, jeszcze powiedz, bo to nam nie zdążymy tego dzisiaj pokazać, kołkowania tych płyt multipor. W tej chwili, gdy ta zaprawa jest mokra i tak wykończona ściana... Tak, jeżeli my mamy potrzebę zakołkowania ściany w łazience przed przyklejeniem ceramiki, kołkujemy przez świeżo zatopioną siatkę, czyli w tym miejscu. Nawiercamy jeden kołek na jedną płytę, nawiercamy, wciskamy kołek. Chodzi o to, że mamy tutaj w tej chwili miękki klej, prawda? I uderzający, wbijając ten kołek, on się nam po prostu schowa w siatce, nie będzie wystawał, nie będziemy mieli potrzeby nakładania grubiej kleju później do przyklejenia płytek. No, tak jest. Proszę Państwa, teraz kończymy powoli niestetyż, ale chciałem oczywiście dać Państwu szansę na to, żebyście mogli zadać jeszcze jakieś pytania, tak? Myślę, że nie obrazicie się na nas, jeżeli te webinarium przedłuży się nieco ponad godzinę, jeżeli byłaby taka potrzeba. Nie wiem, czy pojawiły się pytania na czacie i na które możemy teraz odpowiedzieć czy podyskutować. Jestem tu dla Państwa, więc nie widzę tu żadnego kłopotu. Witam Was, Wojtek, jako ten, który odpisuje na czacie. Pojawiło się jedno pytanie. A co, jak jest koniec ściany i nie da się przesunąć te 4 cm? Czy macie Panowie jakiś, znaczy Piotr, Dominik, swój sprawdzony sposób na to? Jedną z metod jest oczywiście przyklejenie płyty mokre na mokre, czyli najpierw posmarowanie ściany zaprawą, później dodatkowo płyty, tak żeby tam nie została żadna pustka. Czy jeszcze macie na to jakiś lepszy patent? Nie ma. Po prostu jeżeli mamy ostatnią płytę gdzieś do przyklejenia, nie możemy jej przesunąć w bok, możemy ją posmarować klejem prostopadle i wsunąć ją w to miejsce i wsunąć w dół, prawda? Ale zawsze, powiedzmy, będzie ostatnia płyta, którą musimy tylko włożyć, więc w tym momencie po prostu... Smarujemy nie na ząb, tylko gładką stroną po całości i... I delikatnie wciskamy, dociskając, rozprowadzając klej. W ten sposób przyklejamy tę, powiedzmy, ostatnią płytę. No wszędzie są jakieś trudne momenty, z którymi trzeba sobie logicznie poradzić. Przy czym, jeżeli Państwo macie zawsze jakieś pytania, czegoś nie potraficie zrobić, nie należy się męczyć. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, można do nas zadzwonić. Przyjadą nasi koledzy, odpowiedzą albo poradzimy telefonicznie. Po to jesteśmy, tudzież możemy skierować do odpowiednich miejsc, gdzie można o tym poczytać, jeżeli czegoś nie możemy wyjaśnić. Jesteśmy specjalistami w naszych produktach, ale też cały czas się uczymy.
i cały czas zdobywamy nowe doświadczenia. Chętnie się z nimi z Państwem dzielimy po to, żeby aplikacja naszych produktów była bardzo dobra, prawidłowa i żeby Państwo byli zadowoleni. Było jeszcze jedno pytanie, między innymi, czy w garażu podziemnym wielostanowiskowym powinniśmy kołkować płyty do sufitu, tak jak w łazience? Multipor to dosyć sztywna izolacja, dlatego zresztą tak jak przy każdej izolacji budynków czy też stropów, które są poddane od obciążeniu dynamicznym, czyli między innymi ruchu samochodowego, wszędzie tam trzeba zachować szczególną ostrożność przy takich stropach. W przypadku standardowych stropów zalecamy kołkowanie płyt, jeżeli grubość izolacji jest większa niż 15 cm. Oczywiście, tak jeżeli to są stropy poddane obciążeniom dynamicznym, chociażby nie wiem, sala ćwiczeń, czy tam, w której odbywają się zajęcia WF-u, mhm. gdzie wiadomo, że ten strop dużo bardziej pracuje. No czy też taki garaż wielopoziomowy, tam zalecamy, żeby skontaktować się z nami. Może się okazać, że nawet najmniejszą grubość płyt zalecilibyśmy kołkować. Może się też okazać, że zalecilibyśmy wykonanie dodatkowych dylatacji, które spowodują, że praca tego stropu nie wpłynie na izolację. Tak właśnie, proszę Państwa, to jest tutaj Wojtek dobrze to wyjaśnił. Generalna zasada jest, że kołkujemy powyżej 15-16 cm obowiązkowo jeden kołek na płytę. Natomiast w przypadku inwestycji oczywiście warto sprawdzić wszystko, my służymy pomocą. Tak samo w przypadku zabytków, docieplając ścianę w obiekcie zabytkowym, warto zrobić analizę ciepłowilgotnościową, sprawdzić, czy to docieplenie tej ścianie nie zaszkodzi, czy jaka grubość tego docieplenia powinna być najwłaściwsza dla tej ściany. Te usługi wykonujemy dla Państwa na inwestycjach, zapraszamy do kontaktu w tym temacie. Ponieważ to jest po prostu dla nas ważne, ważne jest to też dla tych obiektów zabytkowych, aby one mogły po prostu dalej prawidłowo żyć i funkcjonować. Tak jest, jeżeli szukacie Państwo wykonawców, mamy w tej chwili nową, bardzo fajną aplikację pod tytułem Building Companion, którą można sobie ściągnąć na telefon, jest dostępna w internecie, tam można szukać wykonawców, którzy pracują w naszych materiałach. Również jeżeli szukacie Państwo w danym mieście w obrębie swojego zamieszkania fachowców, doradców, nasi doradcy pracują w całej Polsce, wystarczy do nas, z nami się skontaktować, damy namiar do odpowiedniego doradcy, który przekieruje Państwa dalej w odpowiednie ręce, szukając wykonawcy, firmy handlowej czy architekta, naszego eksperta budowy. Działamy z tymi grupami, mamy naszych wykonawców certyfikowanych, polecamy ich, mamy naszych ekspertów budowy, wszyscy są w ramach dostępni, w ramach platformy, aplikacji Building Companion. Zapraszamy, aby zapoznać się z tą stroną. Jeżeli chodzi o wygranych, tak, ja tutaj sobie wezmę karteczkę, żebym się nie pomylił, tak. Okazuje się, że na początku powiedziałem, że będą trzy pytania premiowane nagrodami. Okazało się, że były cztery i nazwijmy to tak. Oczywiście bardzo się cieszę, że była taka aktywność. Jeżeli tak wyszło, przyznajemy cztery nagrody na prawidłowe odpowiedzi przy naszych pytaniach. Gdzieś nam tam się wkradł może mały błędzik. A więc wygrali panowie Ryszard, pan Ryszard wygrał, pan Maciej, pan Przemysław i pan Michał. Z panami skontaktujemy się już za pomocą naszych tutaj mediów. Ustalimy z panami adresy waszego zamieszkania, abyśmy mogli wysłać nasze nagrody. Proszę zerknąć na nasze strony internetowe www.itongsilka.pl. Jak wpiszecie Państwo w wyszukiwarkę szkolenia Itongsilka, to od razu traficie na nasze strony i tam są terminy osobne dla architektów, osobne dla wykonawców. Serdecznie zapraszamy. Cyklicznie, praktycznie co tydzień gdzieś jest szkolenie naprzemiennie. Dzisiaj Milicz, potem Ostrołęka, Sierac, Piła, Żabinko. W tych miejscach robimy Radom w listopadzie, z tego co pamiętam. Także serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję Państwu. Zmieściliśmy się w czasie, widzę punktualnie, bardzo fajnie. Cieszę się, że tę godzinę spędziliśmy razem wspólnie. Życzę dobrego wieczoru. Mam nadzieję, że ta nowa pora nadawania od godziny 18 do 19 jest zdecydowanie lepsza niż ta wcześniejsza. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia następnym razem i na naszych szkoleniach na żywo. Dziękuję.